witajcie drodzy kochani. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat podziemnych kanałów, podziemnych przejść, kanałów łączących się z różnymi częściami Europy, jak również i świata. Istnieją, drodzy kochani, pewne kanały, które prowadzą ze Szkocji, dochodząc do Turcji. Z Turcji te kanały prowadzą w kierunku Indii. I można po prostu wyjść tym danym kanałem nawet w Himalajach, na wysokich szczytach. Także te kanały były robione przez cywilizację bardzo, bardzo starą, bardzo dawną cywilizację. Niekoniecznie ludzką cywilizację. Niektóre były robione, te tunele, przez ludzi. Niektóre tunele były robione przez istoty podobne do ludzi, lecz nie byli to ludzie. Były robione również całe miasta, które były, znajdowały się pod powierzchnią ziemi. Takim przykładem dałbym na przykład Turcję, Kapadocja. Tam znajdowały się olbrzymie miasta podziemne i znajdują się jeszcze do dzisiaj olbrzymie miasta podziemne, gdzie były zmagazynowane duże ilości jedzenia, wody. Były tak zwane studnie podziemne. Widziałem, jak wyglądają te studnie podziemne. Są zabezpieczone takimi specjalnymi prętami. No, widziałem również te komory. Są to ogromne komory, w których przygotowywano posiłki, gdzie ludzie po prostu funkcjonowali, żyli. Były tam sklepy, sklepiki, stragany i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko było na odpowiednich poziomach. Były poziomy wyższe, poziomy niższe, poziomy środkowe. Również to miasto było tak zaopatrzone, że również był odpływ brudnej wody, przypływ świeżej wody i tak dalej, i tak dalej. Drodzy kochani, ludzie w dawnych czasach mieli naprawdę bardzo wysoki poziom cywilizacji, bardzo wysoki poziom inteligencji, umieli się zabezpieczyć przed jakąkolwiek katastrofą, która się zbliżała, czy to była jakaś wojna, czy to były jakieś plemiona, które atakowały, ewentualnie był to przelot jakiejś komety, czy ewentualnie przelatywało słońce binarne. Ja dodam, że słońce binarne, które się zbliża w tej chwili, zbliża się w kierunku naszej planety, przeleci w roku 2900. W 2900 to jest właśnie rok, w którym przejdzie słońce binarne obok naszej planety. Także nie teraz jeszcze. Wszyscy myślą, że to słońce binarne się zbliży właśnie teraz. Oczywiście nie. W takim stosunku, jakim będzie się po prostu zbliżać do Ziemi, będą występować pewne anomalie pogodowe i różnorakie typu anomalie klimatyczne i tak dalej. Ale to nie jeszcze ten moment. Chociaż również przechodzimy pewne anomalie, które w tej chwili zdarzają się na naszej planecie, ale to jeszcze nie jest ten moment, drodzy kochani. Do tego nam jeszcze brakuje około, no powiedzmy, 890 lat, coś koło tego. Jesteśmy w roku 2018, to jeszcze nam brakuje mniej więcej jakieś 890 lat, coś koło tego. Także właśnie chciałbym powiedzieć, że Południowa Ameryka również ma sieć tuneli podziemnych, które prowadzą do Północnej Ameryki i z Północnej Ameryki prowadzą do Azji. I te tunele się po prostu łączą się i są to bardzo prastare tunele, dzięki którym po prostu odpowiednie cywilizacje przemieszczały się z jednego kontynentu na drugi kontynent, z innego miejsca jak Turcja do Szkocji i ze Szkocji do Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. I te tunele po prostu istnieją. Właśnie teraz, niedawno ukazał się artykuł na Facebooku mówiący na temat właśnie tych tuneli. I te tunele są niestety w jednym miejscu więcej obszerne, w drugim miejscu więcej są węższe, ale po prostu te tunele istnieją. I są dane i fotografie, i są zrobione fotografie miast podziemnych, które znajdują się właśnie w Kapadocji, w Turcji. Także to wszystko nie jest jakaś fantazja, to wszystko nie jest wysane z palca, tylko po prostu to są dane naukowe, które potwierdzają, że te tunele, które łączą Szkocję i Turcję, jak również Francję, to po prostu te tunele po prostu istnieją. Również sieć tuneli znajduje się w Rumunii. W Rumunii również istnieją tunele, które łączą się z Turcją, łączą się z Iranem, ze Syrią i tam właśnie te tunele istnieją również. Ja dodam, że została znaleziona bardzo zaawansowana cywilizacja w Rumunii. Ta cywilizacja posiadała jakby urządzenia podobne do komputerów.
bodajże w Bucegi, to jest takie malutkie miasteczko właśnie w Rumunii, i tam odkryto właśnie jaskinię, w której żyła cywilizacja gigantów, gdzie znajdują się odpowiednie urządzenia, które wykonują skaner ciała, mogą wykryć daną chorobę w danym ciele, czy ewentualnie dany wirus, czy cokolwiek innego. Pokazują hologram całego wszechświata, wszystkich planet w systemie słonecznym. To po prostu była zaawansowana cywilizacja, która po prostu swoją spuściznę zostawiła właśnie w tej jaskini. To wszystko istnieje, drodzy kochani, tylko to jest po prostu pod odpowiednią ochroną oczywiście naszych kochanych wojsk amerykańskich, które tam już po prostu odpowiednią ochronę temu miejscu dają. To by było na tyle. Jeszcze raz chciałbym skomentować, że nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest bardzo zdrowy, pomaga na lepsze samopoczucie. Jak również macie nasze podkładki, gdzie możecie zakupić na linku pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.